ustawię się z systemem. No dotkniemy. No, dziękuję. To zostało dla mnie, tak powiedziałem. Żeby podkreślić, żeśmy zaczęli z tą drogą wiele lat temu. To nie jest ta ostatnia kadencja, tylko w tamtej kadencji jeszcze zleciliśmy projekt techniczny, zrealizowaliśmy. I radni z tamtej kadencji dali pierwsze pieniądze na modernizację tej drogi. Ta modernizacja to nie jest sama nakładka i kawałek chodnika, tylko przede wszystkim, i to był najpoważniejszy problem, kwestia odwodnień. Ulica Jana Pawła zaczyna się i kończy, wiemy gdzie, ale zakres inwestycji sięga aż do Dragówki. Tam jest zrzut wód, które tutaj odpływają nie tylko z samej ulicy, ale także z części osiedla. I to był ten najpoważniejszy problem. Dogadaliśmy się z PWiK w sprawie wymiany sieci wodociągowej i chyba części kanalizacyjnej, może tam to na chodniku. Więc to nie była prosta praca remontowa, ale rzeczywiście gruntowna modernizacja tej drogi. Dziś możemy to przecięcie nawet przy takiej pogodzie deszczowej, gdzie woda tutaj pięknie spływa, nie ma kałuż, prawda? Piękna ulica, niech służy mieszkańcom. W imieniu mieszkańców trzeba podziękować za tę ulicę, zwłaszcza tych tu na dole, których co roku zalewało po parę razy. Więc bardzo wdzięczni są za tę inwestycję, że ta droga została zakończona i pozwolenie wykonane jak należy. Myślę, że żadne już po wodzie się nie będą na tej ulicy zdarzyć.